Na mojej pracy ja kolorowałam tu napisy na górze, robiłam od poduchę, no i też przyklejałam gazetę, no i też folię bąbelkową na skrzydła. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tym konkursie i mamy z czego wybierać. Braliśmy pod uwagę kreatywność, zaangażowanie dziecka, no i najważniejsze musiał być napis o polskie ekogranty, no i mucha, która bardzo często była bohaterką tych logo. Edukacja jest bardzo potrzebna akurat w tym obszarze i budowanie takiej świadomości, że to nie jest na zasadzie wymysłu, że należy segregować odpady, że nie należy wyrzucać tych odpadów byle gdzie, że nie można zanieczyszczać rzek czy powietrza. Im młodsi będą mieli taką świadomość, to myślę sobie, że w przyszłości, w swoim już dorosłym życiu na pewno będą zachowywać się zupełnie inaczej. Patrząc jakby kilkadziesiąt lat wstecz, nie żyliśmy w takim przekonaniu, że to jest takie arcyważne. Natomiast nadrabiamy zaległości w pozytywnym tego słowa znaczeniu i od najmłodszych lat edukujemy. I cieszę się niezmiernie, że tyle tych prac spłynęło. Jak się popatrzy na te prace, to buzia się na pewno wszystkim bardzo szeroko uśmiecha, bo są wyjątkowe. I z mojej strony leżą się oczywiście wszystkim ogromne gratulacje. Na tym rysunku jest mucha od paducha. Jest też napis. No jeszcze taki znaczek, tylko nie wiem, jak go opisać. A czemu mucha ma łapki do góry podniesione, powiedz? Bo trzyma ten znaczek. A to jest chyba taki ważny znaczek. Że jest ten napis pokolorowany, tak jak kosze, kolory koszów. Te zwycięskie prace będą także tym takim miejscem, logotypem, które będzie towarzyszyło poszczególnym elementom tego przedsięwzięcia, o którym pani mówiła. Takie były nasze założenia, żeby wybrać logotyp, który będzie firmował całe to przedsięwzięcie całoroczne, nasz projekt o polskie ekogranty w placówkach oświatowych. To w jakich formach on się będzie ukazywał gdzieś tam właśnie w przedszkolach czy w szkołach? Myślę, że na pewno będzie na dokumentach, na pewno będzie na różnego rodzaju materiałach edukacyjnych, jeżeli powstaną w ramach ekograntów. Pomyślimy też, czy nie zrobić kalendarza z logam. Co robisz w domku, żeby zachować czystość? Co robicie w przedszkolu? Na czym polega taka ekologia? Dlaczego to jest ważne? No, sprzątamy, też wrzucamy śmieci do odpowiednich koszów i dlatego musi być czysto, żeby był porządek, żeby aż tak nie śmierdziało, żeby było czysto, żeby mucha od baducha była szczęśliwa.